Może zacznijmy od modlitwy, ale po arabsku. Ojcze nasz, znak krzyża i Ojcze nasz. Będziecie widzieć, ja wam przedzę, że to jest znak krzyża i Ojcze nasz, dobrze? Bismillah, walib, maruhil kudus, ilahin wahid, amin. Abana ladi fis samawat, li atakaddas ismuk, li ati malakutuk, li takun mashiatuk, kama fis sama, kadalika al ard. Chubzana kafafana, a'tina lioma, wachfir lana dunubana, kama nahnu nachfir limen khati'a ilayna. فلا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين. Przygotowałem taką prezentację dla was specjalnie i zastanawiałem się nad tytułem. Dzisiaj przyszedł właśnie taki tytuł Synowie Hagar, związany z terminem Synowie Hagar, dlatego że po pierwsze ta terminologia pojawia się wśród chrześcijan Bliskiego Wschodu od początku, kiedy tam pojawili się muzułmanie. Asyryjczycy, aramejskojęzyczni chrześcijanie nazywali ich właśnie Banu Hagar, synami Hagar. I też poniekąd sami Arabowie, chociaż Arabowie to nie stanowią dzisiaj większość muzułmanów, to jest też ciekawe. Są przekonani, że są potomkami Hagar, są potomkami Izmaela. I na tym pierwszym slajdzie też widzimy kościół z północnego Iraku, z Mosulu, który został w zeszłym roku przerobiony na meczet. To jest czarna flaga państwa islamskiego. Poproszę następny. I teraz, od czego się wszystko zaczęło? Od tego, że Abraham jeszcze nie był Abraham, jeszcze nie miał tego he w swoim imieniu, które wskazywało na takie Boże piętno, takie Bożą pieczęć i błogosławieństwo. Abraham dostał obietnicę, no ale zaczął kombinować, jak to stary Żyd. I tu mamy fragment z Księgi Rodzaju, co się działo. Tak? Wcześniejszy rozdział nam mówi o tej obietnicy, a tutaj mamy mowę o tym, że Saraj nie urodziła mu jednak potomka, miała zaś niewolnicę, Egipcjankę imieniem Hagar. Rzekła więc Saraj do Abrama, ponieważ Pan zamknął mi łono, aby mnie zrodziła, zbliż się do mojej niewolnicy. Może z niej będę miała dzieci. Abraham usłuchał radę Saraj. Saraj, żona Abrama, wzięła zatem niewolnicę Hagar, Egipcjankę, i dała ją za żonę mężowi swemu Abramowi. Gdy już minęło 10 lat, odkąd Abram osiedlił się w Kanaanie. Abram zbliżył się do Hagar i to stała się brzemienną, a widząc, że jest brzemienna, zaczęła lekceważyć swą panią. Wtedy Saraj rzekła do Abrama, przez ciebie doznaję zniewagi. Ja sama dałam ci moją niewolnicę za żonę, ona zaś czując się brzemienną lekceważy mnie. Niechaj Pan będzie sędzią między mną a tobą. Abram rzekł do Saraj, przecież niewolnica twoja jest w twojej mocy. Postąp z nią, jak będziesz uważała za dobre. Saraj upokorzyła Hagar, wtedy Hagar od niej uciekła. I poproszę obrazek, jak to mogło wyglądać. Zaślubiny Abrama z Hagar. I następny slajd. I ciąg dalszy tego rozdziału. Następny slajd to jest ciąg dalszy tej historii. Anioł Pański znalazł Hagar na pustyni u źródła, przy drodze wiodącej do Szur. I zapytał Hagar, niewolnico Saraj, skąd przyszłaś i dokąd idziesz? A ona odpowiedziała, uciekłam od mojej pani Saraj. Wtedy anioł Pański rzekł do niej, wróć do twojej pani i pokornie poddaj się pod jej władzę. Po czym anioł Pański oznajmił, rozmnożę twoje potomstwo tak bardzo, że nie będzie można go policzyć. I mówił, jesteś brzemienna i urodzisz syna, któremu dasz imię Izmael, bo słyszał Pan, gdy byłaś upokorzona. A będzie to człowiek dziki jak onager. Będzie on walczył przeciwko wszystkim i wszyscy przeciwko niemu. Będzie on utrapieniem swych pobratymców. Tu są takie dwie ważne informacje. Po pierwsze, że Pan Bóg pobłogosławił Izmaela i jego potomstwo. I faktycznie Biblia potem pokazuje, że z Izmaela wzięło się 12 książąt izmaelickich. Także wzięły się szczepy izmaelickie. Izmaelici w Biblii to były generalnie plemiona po prostu nomadyczne, które trudniły się handlem, przemieszczały się z miejsca na miejsce. Izmaelici są wymienieni w historii Józefa, kiedy bracia sprzedali Józefa właśnie Izmaelitom idącym do Egiptu i tak dalej. Ale też jest ta informacja, że Izmael będzie utrapieniem swych pobratymców. Dziki jako nager i mamy takiego właśnie na zdjęciu potomka Izmaela z flagą też państwa islamskiego. Poproszę dalej. No i teraz, jak to wygląda w Europie, tak? Powiedzmy, co synowie
co synowie Hagar, co potomkowie Izmaela robią w Europie, to widzimy po takich doniesieniach medialnych. Fala muzułmańskich imigrantów zalewa kraj. Generalnie w tych mediach przejawiają się takie dwie tendencje. Albo się straszy muzułmanami, albo się uważa, że jest wszystko w porządku. To jest pobłażanie. Natomiast ani jedna, ani druga postawa nie jest dobra. Zaraz powiem, jakie my powinniśmy mieć podejście. Proszę następny. Tu nawet mamy informację, że już tysiące imigrantów jest na wyspie Uznam. Tak? Także blisko, Świnoujście. Alarm w Grecji, Austrii, ogniska cholery, tak, przywleczonej przez imigrantów. No, media głównego nurtu jakby przemilczają te sprawy, starają się przemilczać. Proszę następny. No i to, co wyszło w międzyczasie, to to, że za tą akcją imigracyjną stoi taki potentat żydowski, Żyd z Węgier, ateista w zasadzie. To jest najważniejsza informacja, mason dokładnie. George Soros, czy Soros, i on współfinansował, czy prawdopodobnie głównie finansował tą tak zwaną imigrację teraz. Następny. Tutaj z kolei mamy też w ramach tej akcji właśnie sponsorowanej przez Sorosa są ofiary wśród dzieci. To było zdjęcie wykorzystywane często w pewnym momencie przez media, gdzie odnaleziono jedno z tych dzieci na plaży, ale w innym miejscu. Słuchajcie, do tego stopnia jest media lewicowe przekłamują to, co się dzieje, że przenieśli specjalnie zrobili, że tak powiem, scenerię specjalną. Natomiast ten, kto tutaj komentuje, to jest autor jednej z naszych książek, Rashid al-Maghribi, były muzułmanin, pochodzący z Maroka, człowiek, który oddał życie Chrystusowi i teraz też ewangelizuje muzułmanów. I teraz taki przykładowy list, który pojawił się w Iraku w pewnym momencie w czasie wojny irackiej. Też to, w jaki sposób część przynajmniej muzułmanów realizuje islam. W imię Allaha Miłosiernego, Litościwego, i to jest fragment z Koranu, nie upiększajcie się przed islamem jak kobiety nierozumne. Jest to wezwanie do kobiet z rodziny chrześcijańskiej, aby zaczęły chodzić ubrane jak muzułmanki, bo jeśli nie, to tutaj są groźby potem. Tak? Uczynimy tak, że się nie pozbieracie, będziemy mordować, dokonamy porwań, podpalimy albo wysadzimy w powietrze dom razem z mieszkańcami. I tak dalej. I oczywiście chrześcijanie często po takich groźbach uciekają. Najczęściej od razu pakują się, uciekają z miejsc, przemieszczają się. W Iraku to był eksodus głównie do północnej części kraju, która jest w miarę stabilna. Proszę następny. Tutaj w tle dałem flagę Arabii Saudyjskiej, też taka wymowna flaga, prawda? Miecz jest pod wyznaniem wiary, muzułmańskim wyznaniem wiary, które brzmi: nie ma Boga oprócz Allaha, a Mahomet jest jego prorokiem. Tak? Takie dwie części tego wyznania wiary i ten miecz. I tutaj taki podział, może niezbyt wyraźny, narodowości i religii w krajach arabskich. W zasadzie jak spojrzymy, to wszędzie narodowość arabska pokrywa się z islamem. Tak ogólnie rzecz ujmując. Wyjątkiem oczywiście jest Cypr w ramach Bliskiego Wschodu, Izrael, no i Turcja, gdzie to jest większość Turków. I jakby ta liczba chrześcijan w różnych krajach jest bardzo niewielka. Największa jest w Libanie. W Libanie szacuje się 39-40% chrześcijan, może mniej. Muzułmanie są podzieleni między dwie frakcje, więc jakby Liban jeszcze jest taką najmocniejszą ostoją, też jeśli chodzi o władzę chrześcijan na Bliskim Wschodzie, ale sporo też chrześcijan jest cały czas w Egipcie. Te liczby są bardzo różnie szacowane. Miejscowa władza muzułmańska zaniża, mówi około 10 milionach koptów. Sami koptowie, licząc siebie, mówią, że jest ich 25 milionów. Zobaczcie, jakie to są rozbieżności. Poproszę następny. I teraz, skąd się to wszystko wzięło? W zasadzie my, badając islam, w ogóle podchodząc do muzułmanów, my mamy obowiązek chrześcijańskiego miłosierdzia i takiej postawy otwartej. To są nasi bracia w człowieczeństwie, tak, muzułmanie. To nie możemy nienawidzieć muzułmanów, natomiast oczywiście musimy mieć świadomość tego, czym jest islam, i należy absolutnie odrzucić wszystko, co jest związane z islamem. I to też
muzułmanom jakoś tłumaczyć, że to, co przyjmują w ramach islamu, jest po prostu czymś wypaczonym całkowicie od strony i człowieczeństwa, od strony spojrzenia na Boga i tak dalej. I teraz skąd się ten islam wziął tak naprawdę? Mahomet, kiedy się pojawił w VI wieku na Półwyspie Arabskim, był w otoczeniu, w jakimś tam otoczeniu judaizmu i chrześcijaństwa. To był niewielki procent. Zobaczcie, judaizm, przedstawicieli judaizmu na Półwyspie Arabskim około 1%, chrześcijan 10%, ale te społeczności miały duży wpływ na to, co się działo. I na przykład Arabowie, ci pogańscy, z rodzin takich lepiej sytuowanych, dawali dzieci na wychowanie do Żydów. Chrześcijanie też właśnie mieli wpływ. Była też taka sekta judeochrześcijańska Ebionici, która prawdopodobnie istniała też w Mekce. I stąd to miało wszystko, to wszystko jakoś tam konstytuowało islam i też były kulty astralne, kulty kamieni były obecne. Czyli dane ciało niebieskie było gdzieś tam utożsamiane z jakimś kamieniem i był kult tego kamienia. Widzimy to do dzisiaj w tym, że głównym centrum modlitwy dla wszystkich muzułmanów jest kamień w Mekce, Kaaba. To jest wielki po prostu sześcian, wielki meteoryt, do którego się zwracają muzułmanie z całego świata. I ten symbol półksiężyca, on też nie jest czymś nowym. On jest wzięty właśnie księżyc z kultów księżycowych, dlatego że na Półwyspie Arabskim to bóstwo księżycowe było najważniejsze w odróżnieniu od Mezopotamii i Sumeru, gdzie słońce było na pierwszym miejscu i gwiazda, symbol bogini Wenus. Następne. Filary islamu. Jest 5 filarów islamu, ale de facto jest ich 6. Mówi się o 5, arabiści mówią zazwyczaj o 5, ale nie można ukrywać 6. filaru, który najbardziej zresztą jest odczuwalny, właśnie tak zwana święta wojna, dżihad. Dżihad po arabsku oznacza tak naprawdę wzmożony wysiłek, ale w kontekście Koranu i tradycji muzułmańskiej dżihad jest, jest tak zwany większy dżihad i mniejszy. Większy jest tak zwany wewnętrzny, ale one są połączone. Mniejszy dżihad prowadzony mieczem, żeby zaprowadzić islam na danym terenie, na całym świecie jest równie ważny i to tradycja muzułmańska nieraz podkreślała, że Mahomet bardzo, bardzo mocno kładł na to nacisk. Pozostałe z kolei filary wiary, wyznanie wiary, to jest właśnie ten tekst z tej flagi Arabii Saudyjskiej, to co mówiłem przed chwilą. Modlitwa, ale modlitwa rozumiana jako doskonałe, takie technicznie wykonanie pewnych pokłonów i wyrecytowanie wersetów. Jedyna modlitwa indywidualna w islamie jest obecna w Ramadanie. Jest możliwość w czasie jednej nocy Ramadanu zanosić taką modlitwę indywidualną i wtedy zdarzają się, mają miejsce objawienia Chrystusa muzułmaną. I dlatego często różne też grupy ewangelizacyjne proszą, żeby modlić się szczególnie w Ramadanie za muzułmanów, dlatego że jeżeli właśnie dojdzie do tej nocy takiej na modlitwę indywidualną, to wtedy, jeżeli dany muzułmanin szczerze otworzy swoje serce przed Bogiem, to Bóg go wysłucha. Dlatego, że oni naprawdę wierzą w tego samego Boga, co my. Bo wierzą w jednego Boga, tylko go postrzegają całkowicie błędnie. Nie? Bo Koran wykrzywia, słuchajcie, totalnie obraz Boga. Nie? Do tego stopnia, że Bóg Koranu nie jest nigdzie obecny w niebie, ale jest na przykład obecny w piekle. I pilnuje mąk piekielnych. Jest nazywany epitetami i terminami, które są przypisywane szatanowi. Najlepszy spośród knujących podstępy, zwodzący ludzkość, nie? Więc jakby po prostu jest totalne takie zaciemnienie, nie? Obrazu Boga. De facto jest to kult, ja bym powiedział, jest to kult sataniczny de facto. Wręcz post, który trwa od świtu do nocy, ale już po zachodzie słońca jest wielkie obżarstwo. Na tym ten post polega w miesiącu Ramadan. Jałmużna, 2,5% rocznych dochodów na potrzeby wspólnoty muzułmańskiej. Głównie to niestety idzie na zbrojenia w różnych miejscach konfliktowych i pielgrzymka. Jeżeli ktoś ma pieniądze, to raz w roku powinien się udać na pielgrzymkę do Mekki. Poproszę następne. No tu też taka skrzyżowane dwa miecze, symbol właśnie dżihadu. I teraz to, co jeszcze ma znaczenie jakoś ważne w świecie islamu, to są szkoły prawne, które jakby różnicują znaczenia. Tu na tej mapie
powiedzmy, no, jak to niektórzy mówią, okna 10-40, tak? tego terenu, który jest najmniej zewangelizowanym cały czas terenem na świecie, między 10 a 40 równoleżnikiem szerokości geograficznej północnej. To jest takie okno, które jak pociągniemy przez całą Azję, też południową, to tam dalej oczywiście jest strefa hinduizmu, buddyzmu, ale tu jest głównie islam, nie? Północna Afryka. Te szkoły, one różnicują się w takich szczegółach. To nie jest tak, że jeden islam, na przykład hanbalicki, jest łagodniejszy, a hanaficki jest ostrzejszy. No tak, ale chodzi o szczegóły, nie chodzi o konkrety. Następny, proszę. I teraz taki jeden fragment z tradycji muzułmańskiej, bo poza Koranem, takim źródłem konstytucyjnym islamu, jest sunna, czyli tradycja muzułmańska, czyli to, co przypisuje się, to, co uważa się, że Mahomet powiedział na pewno. Na przykład jest taki tekst przekazany przez Omara ibn al-Khattaba, bliskiego współpracownika Mahometa, jak słyszał, no, posłańca Allaha, są te różne tytuły, którymi się posługują muzułmanie w stosunku do Mahometa: wypędzę Żydów i chrześcijan z Półwyspu Arabskiego, nie zostawię nikogo oprócz muzułmanów. I to jest realizowane. To jest Arabia Saudyjska w 100% to stara się realizować. Inne kraje z Półwyspu Arabskiego już nie, już różnie. Już w tej chwili jest sytuacja taka, że pozwalają na jakiś tam drobny procent zaistnienia jakiejś tam wolności religijnej, ale to często pod jakimiś naciskami zewnętrznymi się to dzieje. To, co też miało wpływ i ma wpływ na życie chrześcijan pod rządami muzułmanów, czyli teraz stosunek, jakby przechodzę do stosunku islamu do niemuzułmanów, to jest taka karta, tak zwany Pakt Omara. To jest coś, co przez wieki określało status poddanych niemuzułmańskich w państwie muzułmańskim. I to wyliczyłem kilkanaście, 11 punktów, z których można by tego więcej jeszcze wypisać. Na przykład obowiązek goszczenia każdego muzułmanina w podróży, obowiązek ustępowania mu miejsca, zakaz używania dzwonów w kościołach, zakaz wznoszenia nowych kościołów, zakaz publicznego wyznawania wiary, na przykład zakaz nawracania na chrześcijaństwo, zakaz studiowania Koranu, żeby nie uzyskać argumentów i tak dalej, zakaz przeszkadzania w nawracaniu na islam. To takie państwa jak Pakistan, Iran, Arabia Saudyjska bardzo dosłownie realizują to. No, nie ma tego już dzisiaj, że chrześcijanie muszą mieć znaki wyróżniające nosić, co było też obecne w stosunku do Żydów w czasie II wojny światowej, prawda? Ale wiele z tych rzeczy niestety jest. Tutaj też to są takie obrazki z różnych części świata muzułmańskiego. Pakistan, Afganistan, prawy dolny róg, autonomia palestyńska, i to są nowożeńcy. Tak, myślę, że komentować nawet nie trzeba, jak zobaczymy, jaka jest różnica wieku. Z czego się to wzięło? Z tego, że no, Mahomet też miał żonę, która miała 6 lat, a małżeństwo skonsumował, kiedy miała 9 lat. I to mówią same źródła muzułmańskie, o tym donoszą. To nie jest tak, że jacyś wrogowie islamu o tym pisali, tylko sami historycy muzułmańscy szczycili się tymi rzeczami i one są taką argumentacją, która często też zaczyna trafiać do muzułmanów gdzieś tam krytycznie myślących, czy mają słuchających głosu sumienia, bym powiedział, nie? Bo jeżeli mamy do czynienia z muzułmaninem, który gdzieś tam kieruje się tym sumieniem jednak ludzkim, to jeżeli on słyszy, że no słuchaj, twój prorok kazał poślubiać 6-letnie dziewczynki na przykład, nie? No to zaczyna się zastanawiać, czy to jest naprawdę normalne. Czy to jest normalne. I w wielu takich sytuacjach, przy takich kryzysach, przy tych atakach terrorystycznych, muzułmanie opuszczają islam. I w tej chwili jest naprawdę duży ruch w świecie muzułmańskim, w świecie też arabskim, opuszczania islamu, i jest duża szansa właśnie do takiej pracy ewangelizacyjnej. Ona tam się dzieje. Powstają kościoły domowe, ukryte, czy mniej, czy bardziej jawne. Miałem kontakt z takimi ludźmi w Tunezji, kiedy byłem kilkanaście lat temu w Tunezji. Poznałem całą wspólnotę, która składała się z samych byłych muzułmanów. I o dziwo nawet władza miejscowa ich jakoś tak zatwierdziła, powiedzmy, jakoś tolerowała ich. Znaczy, to polegało na tym, że byli i więzieni, i byli przesłuchiwani regularnie, ale najgorsze im nie groziło.
Tam były bardzo różne historie. Ci ludzie tracili pracę, kontakty z rodziną, ze znajomymi. No naprawdę dużo ich to kosztowało. To nie była taka łatwa wiara, nie? Że można było po prostu przyjąć Chrystusa i wierzyć. Także jest ten ruch i jest coraz mocniejszy. Poproszę następny. I następne jeszcze, tam są trzy obrazki. Jaka sytuacja jest w Iraku w tej chwili? Takie dwa państwa, Irak i Syria, to co nam się pojawia na przestrzeni ostatnich lat. Do 2003 roku była względna tolerancja, jednak to, co się działo w tym reżimie, którym rządził Saddam Hussein, to było nic w porównaniu z tym, co zaczęło się dziać, kiedy Amerykanie weszli do Iraku. I niestety, no, Amerykanie i ich sojusznicy rozwalili Irak totalnie, można powiedzieć. I to głównie skupiło się na chrześcijanach. To głównymi ofiarami tej polityki, w tle jest ropa oczywiście, no, Irak, północna Syria, czarne złoto, nie? Czyli ropa. To głównymi ofiarami właśnie są chrześcijanie, są także inne mniejszości i naprawdę mamy do czynienia z krwawymi prześladowaniami. Ludzie, którzy chodzą do kościoła, nie wiedzą, czy wrócą, na przykład idąc w niedzielę, udając się na liturgię, na mszę do swoich kościołów. No nie wiedzą po prostu, czy to nie jest przypadkiem ostatni raz. No ale też jest szansa na to, żeby dopóki oni tam są, że są świadkowie żywej wiary na miejscu. I powiem jeszcze, dlaczego to jest takie ważne. Następne poproszę. Syria, podobna historia. W Syrii rządzi cały czas też reżim. No ale ten reżim jest oczywiście o wiele łagodniejszy od tego, co się dzieje w państwie islamskim w tej chwili. Tak mniej więcej wyglądają, to jest mapa Syrii, tak mniej więcej wyglądają strefy wpływów państwa islamskiego, różnych ugrupowań. Te różne kolorowe, żółta barwa przede wszystkim, to jest z kolei strefa oddziaływania Kurdów. Bardzo wiele stronnictw rozgrywa swoje interesy w Syrii tak naprawdę. I kolejne ugrupowania, państwa, które się mieszają, no mają po prostu interesy polityczne de facto. Następne. Jeszcze wcześniejszy. Nie, to następne. O! To jest z kolei taka propozycja stworzenia autonomii dla chrześcijan, która była przedstawiona na konferencji w Lozannie w latach 20. XX wieku. Wtedy myślano o tym, że wtedy chrześcijanie, Asyryjczycy głównie mieszkający w tym terenie, myśleli, że uda się stworzyć państwo chrześcijańskie. No i kto temu najbardziej zaszkodził? Nawet nie muzułmanie, tylko Wielka Brytania i Francja powstrzymały de facto ten projekt. Skąd się to wzięło? Też z tego, że Brytyjczycy byli przekonani, że łatwiej było korumpować i współpracować z muzułmanami w kwestii ropy niż z chrześcijanami. Chrześcijanie by chcieli mieć wolne państwo, chcieliby zarządzać swoim państwem, a muzułmanie nie. Po prostu można je było korumpować. I ten projekt spalił na panewce, ale zobaczmy, to są jakby spojrzeć na mapę Syrii, Turcji i Iraku, to są duże fragmenty z tych trzech państw. Następne. To jest z kolei mapa Iraku i ten zaznaczony fragment to jest współczesna propozycja autonomii, też zgłoszona przez Asyryjczyków, przez mniejszości w ogóle niemuzułmańskie w Iraku, która też niestety nie spotkała się na razie z żadnym pozytywnym odzewem, głównie administracji amerykańskiej w tej chwili. To jest litera nun w języku arabskim, czyli n, który jest skrótem muzułmańskiego określenia chrześcijan. Chrześcijan po arabsku, muzułmanie chrześcijan nazywają An-Nasara, czyli Nazarejczycy. W zasadzie myląc ich z sektą, która funkcjonowała w okresie początku islamu. I ta litera, można powiedzieć, zrobiła taką niechlubną karierę. W wielu miejscach też na świecie, w Europie pojawiła się taka akcja właśnie solidarności z chrześcijanami Iraku głównie. Tu jest mur i jednej z posiadłości chrześcijańskich, który został przejęty przez państwo islamskie. Jest taki skrót, że to jest już posiadłość państwa islamskiego. Następny. I tutaj sytuacja eksodusu z zeszłym roku z Mosulu. 100 tysięcy ludzi musiało się ewakuować, około 80 km pieszo do pierwszego większego miasta, czyli do Irbil. I następne.
Jeszcze następny, proszę. No taka sytuacja była w Irbil, ludzie koczowali w kościołach, w ławkach. Następna. Ale pomimo tego, to jest całe takie miasteczko namiotowe powstało. Na tych namiotach są napisy po arabsku i też po angielsku i krzyże. Jezus jest światłem świata. Nie, bo pomimo tego, że naprawdę warunki i tam potem zima, deszcze, które przyszły, no, były nie do pozazdroszczenia. I cały czas jest taka sytuacja, że chrześcijanie, głównie właśnie w północnym Iraku, bardzo potrzebują takiej podstawowej, elementarnej pomocy, której nie zapewniają im agenda ONZ, dlatego że według konwencji genewskiej uchodźcą jest ten, który z powodu wojny przenosi się, ucieka do najbliższego kraju sąsiadującego z krajem ogarniętym wojną. Ta konwencja nie uznaje uchodźców wewnętrznych de facto. A tych uchodźców wewnętrznych są naprawdę miliony. Jeśli chodzi o Syrię, to są miliony. I to jest problem. I też dużo organizacji oczywiście próbuje tam wchodzić, pomóc Kościołowi w potrzebie. Myśmy też robili taką akcję związaną z taką fundacją Anny, pani Anny Walczyk. Ale też jest problem tego typu, że z kolei mega korupcja przeszkadza po drodze, nie? Że wchodząc z jakimiś darami, a już z pieniędzmi, to w ogóle to trzeba po prostu opłacić po kolei różnych ludzi, żeby w ogóle dojść z czymkolwiek do potrzebujących, do chrześcijan i do jezydów zwłaszcza. Też poproszę następny. Właśnie to jest ta akcja Światło dla Iraku, która miała miejsce głównie we Francji. Rozpoczęto takie modlitwy za Irak. Z tego nun zrobiono taką świeczkę. Dobrze, następny. I tutaj jedna z naszych książek, która opowiada o tym, co działo się 100 lat temu. W tym roku obchodzimy stulecie wydarzeń, które miały miejsce na terenie Turcji Osmańskiej w czasie I wojny światowej. Nazywane są przez Ormian Wielkie Zło, Metzjeren. Asyryjczycy mówią na to Seyfo, czyli miecz. Stąd tytuł Seyfo, ludobójstwo, o którym nie wolno mówić. Miecz, dlatego że miecz islamu i dlatego że głównie ścinano chrześcijan mieczem w tym okresie. I to były też wielkie świadectwa wiary, wielkie, naprawdę. Były, działo się cuda takiego też w niektórych momentach i nawróceń muzułmanów, żołnierzy tureckich, którzy widząc takie oddanie, taką miłość chrześcijan, sami porzucali islam. To zresztą te sytuacje męczeństwa cały czas się powtarzają w historii Kościoła i to, że męczennicy, ta krew męczenników czasem od razu daje owoc, nie? W postaci tego, że nawet zabójcy się nawracają. Także jedna z naszych pozycji, poproszę następny slajd, ze względu na Ciebie, to jest z kolei taka praca ogólna, która mówi o sytuacji chrześcijan dzisiaj, o prześladowaniu chrześcijan dzisiaj, dlatego że według raportów jednej z organizacji zajmującej się prześladowaniem chrześcijan, zbierającej świadectwa Open Doors, na 50 krajów na świecie, które prześladują chrześcijan, łamią wszelkie wolności religijne, 49 to są kraje muzułmańskie. No, na pierwszym niechlubnym miejscu jest cały czas Korea Północna, ale zaraz blisko, na drugim czy trzecim jest Arabia Saudyjska, najlepszy sojusznik największej demokracji na świecie. No i pozostałe kraje, Pakistan, Iran, to są kraje, gdzie naprawdę wolność religijna, wolność kultu, gdzie jakiekolwiek oskarżenie na przykład wysuwane w stosunku do chrześcijan, żeby przejąć na przykład posiadłość chrześcijanina, jakiegoś jest bardzo prosto przeprowadzić. Następne. I takie już bardziej pozytywne teraz rzeczy postaram się mówić. Ten obraz, który naświetliłem, może być taki może i dołujący, ale w tym wszystkim, słuchajcie, naprawdę Pan Jezus działa i przykładem tego jest autor tej książki, Mark Gabriel, to jest już imię zmienione i nazwisko, który był profesorem największej, najbardziej znanej uczelni muzułmańskiej na świecie w Kairze, Al-Azhar. Najbardziej taka konserwatywna uczelnia i on, będąc muzułmaninem, zaczął poddawać wątpliwość natchnienie Koranu. I oskarżono go zaraz o to, że prawdopodobnie został chrześcijaninem, trafił do więzienia i to więzienie go, że tak powiem, skutecznie wyleczyło z islamu. I potem przez rok szukał, badał różne religie i w końcu dostał od jednej aptekarki Ewangelię. Ta Ewangelia przyczyniła się
czytanie tej Ewangelii do tego, że zawierzył swoje życie Chrystusowi. Musiał uciekać z Egiptu przez RPA, uciekł do Stanów, mieszka w tej chwili w Stanach. I książka, którą napisał, którą myśmy też wydali, Jezus i Mahomet, ona porównuje postaci Jezusa i Mahometa i ich nauczania. I on właśnie we wstępie też bardzo podkreśla to, że jeżeli chcemy poznać jakąś religię, to nie powinniśmy jej poznawać oczami wyznawców, tylko sięgnąć właśnie do źródeł, do tekstów źródłowych. I teraz powiem wam parę słów o tym, dlaczego nie powinniśmy oczami wyznawców i dlaczego jest tak, że islam jest faktycznie demoniczny, ale muzułmanie są, muzułmanów, no, po pierwsze, i tak czy inaczej powinniśmy ewangelizować i powinniśmy obejmować modlitwą i chrześcijańską miłością, ale też pośród nich są różne grupy ludzi. Po pierwsze, są muzułmanie świeccy. Jest taka grupa na całym świecie. Trudno powiedzieć, ile milionów jest tych muzułmanów spośród miliarda ponad muzułmanów. Czyli tacy, dla których islam i de facto religia, jakakolwiek nawet, nie gra roli. Jakby nie ma znaczenia. Chodzą często dla pozorów do meczetu, a nawet nie chodzą. Jeżeli poszczą, to też dla pozorów. Jakby są w takim momencie, no powiedzmy, gdzie można ich spróbować złowić dla Chrystusa, nie? Bo jeżeli tego się nie zrobi, to może przyjść taki gdzieś tam zakłon z zewnątrz, od jakiegoś duchownego muzułmańskiego i taki człowiek może się stać radykalnym muzułmaninem. Takie transformacje widziałem w życiu, że ktoś był przez ileś lat takim, powiedzmy, świeckim muzułmaninem albo udawał. To jest niestety dozwolone i możliwe, a potem nagle stał się takim, zaczął się stawać religijnym, radykalnym. Druga grupa to są religijni muzułmanie, czyli tacy, którzy uważają, że islam jest religią pokoju i że tak naprawdę wszystkie religie są podobne, ale oczywiście ten islam jest najlepszy i że należy, no i w zasadzie tylko na takim poziomie kultowym oni funkcjonują, podczas gdy islam, słuchajcie, tak naprawdę to jest cały złożony system, to nie jest tylko religia, to jest system totalitarny. To nie jest tak, że islam daje miejsce na zaistnienie, na to, żeby istniało sakrum i profanum, żeby istniała sfera świecka i religijna, święta. Nie, tam musi być wszystko poddane pod religię. I oni uważają, że to jest tylko właśnie taka sfera religijna. I potem są takie dwie grupy radykałów muzułmańskich. Pierwsza grupa to są tacy radykałowie, którzy udają świeckich muzułmanów albo religijnych, ale są radykalni w swoich poglądach. I oni przez lata często funkcjonują, wydaje się, że to jest normalny człowiek, miły sąsiad, prawda? A potem nagle wysadza się gdzieś w powietrze albo kogoś morduje. Bo okazuje się, że on po prostu ukrywał swoje poglądy, on był inny. I takie sytuacje są, z takimi ludźmi też spotykałem się, miałem do czynienia. Wydaje mi się, że przez jedno forum nawet poznałem człowieka, który był takim radykałem, ale wskutek tam pewnych rozmów on po pewnym czasie i też z kontaktów z chrześcijanami w kraju, w którym mieszkał, przyjął Chrystusa i ochrzcił się. Także to też jest taka sytuacja, która jakby nie skazuje tych ludzi powiedzmy na jakieś tam na fiasko przyjęcia chrześcijaństwa. To są tacy, no właśnie, szawłowie naszych czasów, nie bym powiedział. No i jest ta grupa czwarta, radykalna wprost. To są radykałowie, którzy nie kryją się z tym, którzy mówią wprost o tym, że należy niewiernych zabijać, jeżeli nie przyjmą islamu. Chrześcijanom to można dać wybór, Żydom też, a ateiści czy tam niewierzący to w ogóle nie mają wyjścia. I tak wygląda mniej więcej ten przekrój, nie? Całego społeczeństwa muzułmańskiego. I stąd właśnie autor tej książki, on nie bazuje na tym, co obserwował też pośród chrześcijan i pośród swoich braci muzułmańskich, tylko na źródłach, na Koranie, na Sunnie od strony islamu i na Ewangeliach, na Nowym Testamencie od strony chrześcijańskiej. Poproszę następny. Autor, którym już wspominałem, Rashid, z kolei skupił się tylko na Koranie. No, Koran jest taką podstawą w wierze muzułmańskiej, w islamie. Uważa się, muzułmanie uważają, że Koran jest niestworzony w siódmym niebie, na ziemi jest tylko kopia w języku arabskim. W związku z tym wszyscy w niebie mamy mówić po arabsku. Będzie to jedyny język tam. I
też uważa się, że Koran jest cudowny, że od różnych stron, i od strony językowej, geograficznej, naukowej, historycznej, to wszystko można bardzo łatwo obalić, porównując to z Biblią, która powstała na przestrzeni 1500 lat, 40 autorów przecież pisało Biblię około, i mamy spójność wątków i mamy ciągłość tych wątków. Koran naprawdę, słuchajcie, to jest ciężka lektura, która po prostu przeskakuje z wątku do wątku i tak dalej. Spotkałem tylko jedną taką historię u braci dominikanów. Się mówiło, że jeden z generałów zakonu swoim braciom, którzy wybierali się na misje ewangelizacyjne do północnej Afryki, zalecał w celach informacyjnych czytanie Koranu, no ale po to właśnie, żeby wiedzieć, jak odpierać argumenty muzułmańskie. Natomiast tak to oczywiście nie polecam. Bez względu na cenę, to jest z kolei historia, która bardzo wciągająca, która pokazuje, jak człowiek z wysoko postawionej rodziny szyickiej, muzułmańskiej z Iraku zostaje chrześcijaninem. Ten proces oczywiście dzieje się stopniowo. Poznaje najpierw chrześcijanina w wojsku, też dostaje Ewangelię, ale zanim czyta Ewangelię, spotyka się z takim wyzwaniem, że jeżeli chcesz przeczytać Ewangelię, to najpierw przeczytaj jeszcze raz Koran, ale spróbuj go zrozumieć. Spróbuj zastanowić się tak krytycznie, bo wiecie, muzułmanie często do swojej wiary podchodzą jak, no nie przymierzając, niektórzy też i katolicy, i chrześcijanie, że po prostu jakby tak automatycznie, trochę bez pomyślenia, tak, bez pomyślunku, powtarzanie pewnych reguł, czytanie czegoś. Oni podobnie, Koran po prostu tak kazali się wyuczyć, to się wyuczyli i nie zastanawiają się nad treściami, które tam są. Kiedy zaczynają je rozważać, to faktycznie zaczynają dochodzić sami do wniosków, do pewnych sprzeczności i tak dalej. Koran, mimo tego, że na przykład wprost odrzuca wiarę w Trójcę Świętą, ma takie fragmenty, gdzie można udowodnić istnienie, czy jakby ideę w ogóle Trójcy Świętej w Koranie, słuchajcie. Czyli z jednej strony zależy, co się wybierze też, nie? I oczywiście te fragmenty takie wojujące są niestety bardziej uwypuklone niż te, które nawiązują do treści pokojowych. Nawet powstała cała taka idea wersetów zniesionych i znoszących, kiedy widziano takie różnice głębokie w Koranie, prawda, żeby to jakoś usprawiedliwić, że jak to jest, że z jednej strony tolerancja, a z drugiej strony mamy zabijać. No to teologowie muzułmańscy wymyślili, że te są wersety zniesione, a te są znoszące. Czyli tak de facto to prawie, że połowa Koranu jest zniesiona, a ta, która mówi o nienawiści, o walce, jest ta, która jest obowiązująca. Poproszę następny, to jest właśnie ten autor książki, który był niedawno w Polsce. Tu jest taki, mieszka w tej chwili we Francji i takie jego zdanie przytaczane, że Koran jest niebezpieczny również dla samych muzułmanów. Następny. Byłem człowiekiem Arafata. To jest z kolei książka, która nawiązuje do historii człowieka, który był zaangażowany mocno w Fatah, w organizację, jedną z organizacji palestyńskich terrorystycznych w zasadzie, i był szoferem Arafata. I też mówi się, że dzięki niemu Arafat miał okazję usłyszenia Ewangelii i kto wie, czy przez to nie umarł, bo okoliczności w ogóle śmierci Arafata do dzisiaj są niewyjaśnione. Znaczy, co spowodowało, że on tak naprawdę umarł. To był oczywiście człowiek, który też rozgrywał bardzo wiele takich politycznych i religijnych interesów, jeśli chodzi o autonomię palestyńską. Taki przykład, to był taki przykład też typowego przywódcy muzułmańskiego, który jedno mówił do świata zachodu po angielsku, a co innego mówił po arabsku do swoich pobratymców. To jest bardzo często spotykane. I też taka naiwność oczywiście mediów tam zachodnich, angielskojęzycznych i innych, no, i tak dalej. Ale też w tym książce pojawia się wątek izraelsko-palestyński, tego konfliktu. Skąd się to wzięło? Dlaczego? I ta Saada wyjaśnia, że korzeń tego konfliktu tkwi w islamie, po początkach islamu. I to się wzięło wtedy, kiedy Mahomet przeniósł się do Medyny, kiedy z Mekki przeniósł się do Medyny, i Medyną rządziły plemiona żydowskie. Ale te plemiona w pewnym momencie przestały lubić Mahometa, ponieważ on zbierał wokół siebie samych rabusiów
i robił napady na karawany jadące z Mekki do Mekki. Zresztą te napady są znane w historii muzułmańskiej jako tak zwane ghazwa, czyli napaść na jakąś karawanę na przykład. I w ten sposób chciał pozbawiać Mekkę żywności, w ogóle dostępu do szlaków handlowych z Syrią. I to się Żydom przestało podobać, w związku z tym też chcieli usunąć Mahometa z Medyny i on się zaczął mścić, ponieważ w Medynie miał siłę, poczuł się silny, w Mekce jeszcze był słaby, dlatego udawał, że jest taki pokojowy, że islam jest taką pokojową religią, a w Medynie już pokazał drugą twarz. I to tak często właśnie jest, że dany muzułmanin może funkcjonować na zasadzie takiej schizofrenii. Tak? Do pewnego momentu jest taki pokojowy, miły, a potem nagle okazuje się, że jest druga twarz. Jest zupełnie inny człowiek, którego znało się czasami przez lata. I Mahomet to zrobił i zaczął, po prostu wyciął w pień jedno plemię. Skutkiem było to, że jedna z kobiet z tego plemienia otruła go. Prawdopodobnie to była też przyczyna jego śmierci wkrótce potem. Ale to był taki początek i gdzieś tam do tego też nawiązują historycy muzułmańscy, teologowie w islamie, że właśnie skoro Mahomet tak robił, to jednak ta nienawiść gdzieś tam została położona, nie? Między muzułmanami a Żydami. I ta Saada właśnie, jego historia jest o tyle ciekawa, bo jego nawrócenie dokonało się dzięki pewnemu Żydowi, którego poznał w Stanach. On nie wiedział, że to jest Żyd. Bo gdyby nie wiedział, że to jest Żyd, to myślę, że byłoby bardzo kiepsko w tej relacji na początku. Ale Charlie, którego poznał, po prostu widząc jego takie większe problemy, powiedział mu, słuchaj, ja tam na górze mam pewne znajomości. Jeżeli chcesz, to mogę cię poznać z pewnym szefem. I powiedział mu o Jezusie. I to był taki moment, gdzie to życie Tasa Saady zaczęło się odmieniać. Co więcej, potem poznał, w tego już książce nie ma, tak szczegółowo, poznał takiego byłego żołnierza izraelskiego, który miał z kolei doświadczenie z drugiej strony, gdzieś tam takie ciężkie, prawda, poprzez też służbę w Wojsku Izraelskim na terenach palestyńskich, Moran Rosenblit, i oni zaczęli razem jeździć po Stanach. I oni, wiem, że, nie wiem jak teraz, ale wiem, że przez jakiś czas razem po prostu ewangelizowali. W tej chwili TAS prowadzi taką fundację Seeds of Hope, Ziarna Nadziei w Strefie Gazy. I skierowano głównie do dzieci, do nastolatków, taką edukującą dzieciaki, ponieważ wcześniej on sam, przechodząc takie szkolenie snajperskie, szkolił dzieci na snajperów, będąc muzułmaninem, będąc członkiem Fatahu. Więc jakby po nawróceniu stwierdził, że czas odkupić to, nie? Czas na takie zadośćuczynienie. I Strefa Gazy, słuchajcie, jest też bardzo trudna, jest bardzo trudnym miejscem funkcjonowania chrześcijan. W Strefie Gazy rządzi Hamas, to jest organizacja jeszcze bardziej radykalna, która próbuje wprowadzać prawo muzułmańskie, szariat w Strefie Gazy. Także jakby wszelkie istnienie organizacji chrześcijańskich, jakichkolwiek, w Strefie Gazy jest, no, te organizacje są poważnie zagrożone. Poproszę następny slajd. O, to jest autor na zdjęciu z angielską okładką swojej książki. Następny. I kolejna historia, Iran. No Iran też, jak wspomniałem już, po Pakistanie, czy nawet przed Pakistanem, a po Arabii Saudyjskiej, jest jednym z najgorszych reżimów muzułmańskich. Kobiety w Iranie wszystkie muszą chodzić w tak zwanych czadorach, muszą mieć zakryte włosy szczelnie, mogą mieć odkryte twarze, to akurat na tej twarzy jest jeszcze taki element, który się nazywa niqab. Ale ta historia tych kobiet jest na faktach oparta. 2009 rok, trafiają do więzienia, najgorszego więzienia w Teheranie, Evin. I zarówno przed trafieniem do więzienia, jak i w samym więzieniu ewangelizują, głoszą Ewangelię. Tam się dzieją takie cuda, na przykład jedna z nich się modli, czy się znalazł chociaż jakiś tam egzemplarz Ewangelii. Faktycznie znajduje się egzemplarz Ewangelii po persku w kraju, który jest prawie 100% muzułmańskim i jeszcze w więzieniu. I tam są też wątki w ogóle związane z
obroną praw człowieka, dziennikarzy, którzy trafiają i tak dalej, jakby takie trochę szersze spektrum, ale oczywiście głównym wątkiem jest to, że jest ta historia prześladowania i wytrwania w wierze tych dwóch chrześcijanek. Co więcej, ich współwięźniarki dziwiły się, że one mogły bardzo łatwo wyjść z tego więzienia. Wystarczyło, że po prostu się zaprą swoje wiary, że nawet no tak po prostu będą kłamać, bo u szyitów, u muzułmanów szyickich, irańskich to jest dopuszczalne, że można w sytuacji zagrożenia można udać się, że w ogóle nie jest się muzułmaninem, prawda, tylko przyznać się do jakiejś innej religii, żeby ocalić swoje życie. I one myślały, że to chrześcijanie mogą tak samo. A one mówiły, że nie zrobią tego z miłości do Chrystusa. Nie? To jest podstawowa rzecz, która je trzymała też i pozwoliła im przetrwać to więzienie. One musiały niestety po tym okresie uwięzienia wylecieć z Iranu. Obecnie mieszkają w Stanach. Następne zdjęcie poproszę. O, tak autorki wyglądają bez czadorów. Piękne kobiety, prawda? I tutaj mamy okładkę naszego czasopisma właśnie w wersji arabskiej. Ahibbu ba'dakum ba'dan. Miłujcie się. Tak to wygląda i staramy się, żeby to dotarło przez Liban też do innych krajów. Mieliśmy spotkanie z takim księdzem maronickim w Bejrucie, który mówi, że on to jest takim proboszczem takiego niewidzialnego kościoła i ma wyznawców, którzy wyszli z islamu, byłych muzułmanów i oni jeżdżą do różnych krajów. Tak, bo to do momentu, kiedy ktoś nie spyta się wprost takiego byłego muzułmanina, czy jest dalej muzułmaninem, to on się nie musi przyznawać otwarcie, nie? Do tego, że jest chrześcijaninem. Po prostu wystarczy, że nie robi rzeczy wprost muzułmańskich. I oni tak często funkcjonują. Naprawdę to samo spotkałem w Tunezji, że do momentu, kiedy ktoś nie zaczął zadawać pytania wprost, czy na pewno jeszcze jesteś muzułmaninem, czy wierzysz, to po prostu oni nawet czasami z rodziną pościli w czasie Ramadanu, prawda? Tylko już w innej intencji, z innym nastawieniem i tak dalej. I chodziło o to, żeby po prostu tą wiarę traktowali w sposób też rozsądny, nie? Takie, a nie żeby się narażać nierozsądnie na prześladowanie. Proszę jeszcze następny. I tutaj jeszcze następny. Takie dwie postaci. Jedna błogosławiona Hosanna z Kotoru z Serbii, tercjarka dominikańska, przełom XV-XVI wieku. Kobieta, która oddała też swoje życie i modlitwę o uwolnienie Serbii właśnie spod wpływów tureckich, spod wpływów muzułmańskich. Tak? A z drugiej strony święty uważany, znaczy były muzułmanin uważany za świętego w różnych kościołach prawosławnych, Ahmed Kaligraf. Jego historia wiąże się z tym, że on funkcjonował na dworze sułtańskim, tureckim, ale miał w swoim otoczeniu, w domu miał niewolnicę z Rosji. I ta niewolnica pokryjomu chodziła do kościoła, przychodziła i on to zaczął zauważać i sam raz z ciekawości poszedł do kościoła i to go tak zaczęło zachwycać, że pokryjomu potem się ochrzcił, przyjął wiarę i właśnie ukrywał ją do momentu, kiedy ktoś z otoczenia sułtana nie zauważył, że on się jednak inaczej zachowuje. I wtedy skończył, oddał Bogu chwałę przez śmierć męczeńską. O, jeszcze. Następnym na końcu taka modlitwa, którą się modlą koptowie za muzułmanami, która jakby takie wszystkie elementy obejmuje tego, w co muzułmanie często są zaangażowani. I może tą modlitwą byśmy skończyli. Panie Jezu Chryste, rozwiąż więzy szatana, które krępują muzułmanów. Wyzwól ich, Panie, z grzechu, cudzołóstwa, kradzieży, morderstwa, czarów i zaklęć przez moc krwi, którą przelałeś na krzyżu. Poślij, Panie, Twój dar wyrzucania złych duchów kapłanom, aby wyzwalali ich z kajdan diabła. Amen. Dziękuję. Bardzo dziękuję.